mam takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Oglądałem znowu w tym tygodniu Szybkich i Wściekłych. To jest taki film. Kiedyś napisałem posta, że Bóg kocha Szybkich i Wściekłych. No bo gwałtownicy zdobywają królestwo. A z Agnieszką żeśmy oglądali pierwszą część. Wczoraj oglądałem sobie czwórkę, nie? Czwórkę, bo tam dwójki i trójki nie oglądam, bo tam Vina Diesla nie ma. Co to za Szybcy i Wściekli bez Vina Diesla? To nie jest to. Są Szybcy i Wściekli, to musi być Vin Diesel, a teraz jeszcze jest Dwayne Johnson, także... Ale do rzeczy. Co mi się rzuciło w oczy w pierwszej części, jak oglądałem, to tak patrzyłem na to i mówię, no, takie łobuzy z przedmieścia, nie, w tej pierwszej części. Jeżdżą tymi samochodami i mają problem na końcu pierwszej części obrobić ciężarówkę, w której jedzie kierowca z shotgunem, nie? A w następnych filmach to takie akcje odchodzą, nie? Już czwarta część i każda następna jest bardziej science fiction, że tak powiem, nie? I większe te skoki robią, w ogóle wszystko im się udaje i to jest takie niesamowite. I co odebrałem z tego wszystkiego? To, że oni cały czas robią to, co do nich należy, to, do czego są powołani. I oni cały czas robiąc te rzeczy zdobywają doświadczenie i umiejętności nowe. I ja zauważyłem, odniosłem to do kościoła, że oni po prostu, tak jak my, wychodzimy na ewangelizację, nie wiem, kładziemy ręce, uzdrawiamy, różne rzeczy, nie? To oni im dłużej robią to, co robią, tym więcej znaków i cudów temu towarzyszy, nie? Tak? I im późniejszy film, tym większych znakach i większych cudach chodzą już ci Szybcy i Wściekli. I po prostu trzeba nabywać doświadczenia i robić. Trzeba robić po prostu, bo to jest chyba coś takiego, jak Mateusz mówił, coś podobnego, że ludzie chcą uzdrawiać chorych, ale nie kładą rąk, nie uzdrawiając, nie? Nie da się tak. Trzeba po prostu wyjść, trzeba robić to, co ci leży na sercu. Jeśli masz dzisiaj coś, co ci leży na sercu, co chcesz robić, to zrób to. Ewentualnie namierz rzecz, która ci blokuje to właśnie robienie tego, co chciałbyś robić. I trzeba to zutylizować.